okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Tajemnice Sherlocka. Dziś ponownie audycja typu standard o najsłynniejszym detektywie świata, Sherlocku Holmesie i tajemnicach jego czasów. Po prostu kontynuuję opowieść o zarządzaniu percepcją poprzez marzenia za pośrednictwem pisarzy i dziennikarzy. Na przełomie XIX i XX wieku oba zawody wykonują ci sami ludzie, i pisarze, i dziennikarze. Dziś usłyszysz o tajemnicy samej postaci Sherlocka, spisku okrągłego stołu, który doprowadził do świetności Imperium Brytyjskie, oraz o największej wciąż działającej prowokacji wszechczasów, przeprowadzonej przez ochrankę lub ochranę, jeśli wolisz, czyli o protokołach mędrców Syjonu. Przede wszystkim jednak będzie to audycja o służbach specjalnych. Ja doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych, gdyż byłem oficerem polskich służb specjalnych. A od kilku już lat szkolę biznesowych researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego oraz strategów biznesowych, a także każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. Już niedługo zresztą rusza mój specjalny portal szkoleniowy w tym zakresie, a właściwie zakresach, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I na początek przypominam, iż ten podcast możesz posłuchać całkowicie za darmo na każdej dobrej platformie podcastowej, czy też na twojej ulubionej aplikacji. Każdy odcinek jest również dostępny na YouTube'owym kanale oraz blogu szpiegul.pl, pierwszym lifestyle'owym blogu typu Intelligence, na który serdecznie cię zapraszam. Bardzo chciałbym cię również przeprosić za tak drastyczne zmniejszenie mej aktywności w social mediach w ciągu ostatnich kilku dni. Niestety, ale kontuzja prawej ręki i związany z nią ból znacznie ograniczyła moje możliwości w tym zakresie. Dobra wiadomość jest taka, że jest coraz lepiej, choć wciąż daleko do ideału. A teraz zaczynamy! Pozwól, że postawię dziś Sherlocka Holmesa w centrum tej opowieści, będzie on jednak tylko pretekstem do opowiedzenia tego, co działo się w świecie służb tajnych w jego czasach. Jest on bowiem bardzo ważną postacią związaną z realnym światem, tamtym światem. A jak już chyba udowodniłem w poprzednim odcinku OSS, okiem służb specjalnych, był to świat wymyślony, w którym bardzo istotną rolę odgrywali pisarze i dziennikarze. Mam nadzieję, że pamiętasz z ostatniej audycji to, że tania prasa i tania beletrystyka docierały do olbrzymich rzesz ludzi, z których znaczna większość to pracownicy, robotnicy i rolnicy. Stąd problemem ówczesnych monarchii był ruch komunistyczny. Tania prasa i tania beletrystyka to były główne media kształtujące ludzką świadomość tamtych czasów. Dzięki pisarzom i dziennikarzom zwykli ludzie najpierw wyśnili swój świat, później w niego uwierzyli i w końcu stworzyli. Pamiętasz Władimira Lwowicza Burcewa? Rewolucjonistę dziennikarza tropiącego niestrudzenie tajnych agentów ochranki? Twórcę kontrwywiadu sił rewolucyjnych kontrolującego swego czasu działania agentury zagranicznej, tego, który ujawnił Jewno Azefa? Jestem pewien, że tak. W 1882 roku został on wydalony z Uniwersytetu Petersburskiego, a w 1885 z Uniwersytetu w Kazaniu za udział w demonstracjach studenckich. Uwięziono go na 2 lata w twierdzy Pietropawłowskiej i w 1886 zesłano na Syberię w rejon Irkucka. Uciekł stamtąd w 1888 roku i wyjechał do Szwajcarii. Tam rozpoczął swoje łowy na ludzi z ochranki. W 1890 roku przeniósł się do Londynu, gdzie jego przyjaciel, anarchista Siergiej Michajłowicz Stępniak-Krawczyński, wydawał czasopismo Wolna Rosja. I teraz posłuchaj, to ważne. Finansowej pomocy w tym przedsięwzięciu udzielali przyjaciele Stępniaka, Irlandczyk Bram Stoker oraz Arthur Conan Doyle. Pierwszy z nich to autor Drakuli i, to chyba oczywiste, dziennikarz, a drugi to twórca Sherlocka Holmesa, genialnego detektywa. Rząd rosyjski doprowadził jednak do aresztowania Burcewa przez Anglików. Po odsiedzeniu 18 miesięcy więzienia przeniósł się on z powrotem do Szwajcarii. I w tym momencie się zatrzymam, gdyż zajmę się postacią Sherlocka Holmesa. Burcewa określono niegdyś jako Sherlocka Holmesa rewolucji, podobnie zresztą jak Zubatowa Sherlockiem Holmesem ochranki. Jednak w przypadku Burcewa wcale nie chodziło jedynie o podobieństwo.
O ile Zubatow i inni liczni w przyszłości, jak choćby jedna z najwybitniejszych postaci w historii medycyny sądowej, Sir Bernard Spilsbury, byli jak Sherlock, to Burcew był jedną z tych osób, na podstawie których Arthur Conan Doyle stworzył Sherlocka Holmesa. Burcew był pierwowzorem. I tak literatura popularna, fikcja, bardzo solidnie styka się z materią rzeczywistości. Zacznę jednak od tego, iż najczęściej uważa się, jakoby inspiracją dla stworzenia postaci detektywa był dr Joseph Bell. Cóż, jego umiejętności dedukcji w diagnozowaniu pacjentów nie mogły umknąć asystentowi doktora, studentowi drugiego roku studiów medycznych, Arthurowi Conan Doyle'owi. Kto wie, być może samemu wzorowi postaci Watsona. Jest jednak tak, że często wygładza się życiorysy znanych ludzi, aby odpowiadały, no właśnie, komu. Jakoś pomija się znajomość autora z rewolucjonistami rosyjskimi, tak naprawdę rewolucjonistami światowymi, pochodzącymi z Rosji, a to jednak jest różnica. Doyle poznał Burcewa i jego umiejętności dedukcji właśnie, nieustępliwość w tropieniu tajnej agentury ochranki, ujawnianiu prowokacji carskiej policji politycznej, działaniach kontrwywiadowczych. Wytrwałość w obliczu fatalnych zdarzeń, no czym innym było 18-miesięczne przebywanie w angielskim więzieniu, tylko wzmacniała wolę Burcewa i ponadprzeciętna, niezwykła wręcz inteligencja. Wypisz, wymaluj. Sherlock. Czy był ktoś jeszcze, kto pasowałby do pierwowzoru Sherlocka? A jakże? Nazywał się Jerome Caminada. Detektyw z epoki wiktoriańskiej, mistrz działania pod przykrywką, który osiągnął znaczącą pozycję w latach 80. XIX stulecia, gdy Arthur Conan Doyle zaczynał pisać o Holmesie. Prawdziwy detektyw doprowadził do aresztowania ponad 1200 przestępców, a kilka spraw, które prowadził, znalazło odzwierciedlenie w fabule niektórych powieści o Sherlocku. Pisano bowiem o jego wyczynach szeroko i nieustannie porównywano do Sherlocka. Caminada przeszedł na emeryturę w 1899 roku i został prywatnym detektywem, co ciebie chyba jednak już nie dziwi, zupełnie jak w ówczesnej Francji. Oto tajemnica tożsamości Sherlocka Holmesa. Joseph Bell, Władimir Burcew i Jerome Caminada. Skoro Sherlock, a właściwie Sherlockowie, istniał w rzeczywistości, to czy podobnie było w przypadku jego najgroźniejszego przeciwnika, genialnego matematyka i geniusza przestępstwa, Napoleona zbrodni, pierwszego superzłoczyńcę? Dam ci krótką odpowiedź. Tak, był. Nazywał się Adam Worth. Był złodziejem i przestępcą niemieckiego pochodzenia, swego czasu przekleństwem amerykańskiej agencji Pinkertona. Jej też powinienem poświęcić w przyszłości jakąś audycję, który przeniósł się do Europy, gdzie rozwinął swoją przestępczą karierę. Nazywano go w mediach Napoleonem zbrodni. To pierwowzór profesora Moriartiego. Ale więcej już o nim nie opowiem, gdyż czeka nas, to znaczy ciebie i mnie, podróż po przedziwnych zdarzeniach, które doprowadziły do potęgi Imperium Brytyjskiego i zapewne do jego upadku. Cóż, skoro w potędze zawiera się ziarno upadku, to jest to możliwe. Angielski mąż stanu, Lord Beaconsfield Benjamin Disraeli, żyjący w latach 1804-1881, wydatnie wpływał na angielską politykę kolonialną. Na kongresie berlińskim w 1878 roku głównie dzięki jego stanowisku ograniczono wpływy Rosji na Bałkanach. Ponadto jego rząd podjął próbę zorganizowania ruchawki rewolucyjnej na tyłach Rosji, czyli w Polsce. Jego agenci podjęli rozmowy z Walerem Wróblewskim, potencjalnym dowódcą Legionu Polskiego walczącego po stronie Turcji, dotyczące przygotowania powstania w Polsce. Polak był nie w ciemię bity i szybko przejrzał intencje Anglików. Zrozumiał, że Polacy mieli stać się jedynie narzędziem w ich rękach. Wróblewski podobno odbył spotkanie z premierem Disraelim, który ofiarował mu 5 milionów w zamian za wyprawę do Polski przez Morze Bałtyckie. Rozmowy zakończyły się jednak niepowodzeniem. Anglicy nie dali gwarancji, że wezmą udział w wojnie w razie wybuchu powstania w Polsce. To chyba też dobrze znamy, nie? Wróćmy jednak do młodego Benjamina Disraeliego. Jego ojciec, Isaac, był angielskim historykiem literatury i synem przybyłego w 1748 roku do Anglii kupca weneckiego pochodzenia żydowskiego. Isaac Disraeli, wyjaśniając synowi Benjaminowi wydarzenia polityczne w świecie, na zakończenie powiedział: widzisz więc, świat jest rządzony przez całkiem inne osoby niż sobie wyobrażają ci, którzy nie znają kulis. I coś w tym jest.
Brytania osiągnęła szczyt swojej potęgi w latach 70. XIX wieku, czyli także za rządów Benjamina Disraeliego. Pamiętaj, to była jednocześnie globalizacja tamtych czasów. Pierwsza w historii nowożytnej, gdyż Zjednoczone Królestwo panowało niepodzielnie na morzach, a słońce nad imperium nigdy nie zachodziło. Tak przynajmniej pisano ludziom. Ale właśnie rozpoczynała się powolna utrata supremacji handlowej i przemysłowej oraz imperialnej ekspansji innych potęg europejskich. Można by rzec, że obudziły się Niemcy, a i Rosja była potęgą. No i Stany Zjednoczone były już gotowe do odejścia od polityki izolacjonizmu. Ale to jeszcze pieśń, no niedalekiej, ale jednak przyszłości. Doprowadziło to do powstania w 1909 roku ruchu mającego za cel utrzymanie brytyjskiej potęgi dzięki przemianie jej w imperialną federację lub imperialną unię. Jakże wobec tego dziwnie brzmi dziś to jedno słowo Brexit. Ten ruch znany jest również pod nazwą Okrągłego Stołu i został doklejony do wielu teorii spiskowych znanych jako NWO, New World Order, Nowy Porządek Świata, ale w tej audycji opowiemy sobie o rzeczywistych wydarzeniach. Dziś mamy już nieco zmienioną percepcję i na hasło Okrągły Stół w umyśle pojawia się rok 1989, Magdalenka, transformacja ustrojowa i tak dalej. Jednakże pierwszy taki mebel służył królowi Arturowi i jego rycerzom do zasiadania przy nim i omawiania najważniejszych spraw ich świata. Cechą szczególną tego stołu jest to, iż nie posiada ona głowy, a więc każdy, kto tam siedzi, ma równy status. Ta idea łączy wszystkie okrągłostołowe inicjatywy, przynajmniej formalnie, to znaczy jako idea. Polityka bowiem polega na umiejętności stosowania nacisku. No i mamy porówności. Celem Okrągłego Stołu, o którym opowiadam, była konsolidacja całego Imperium Brytyjskiego w postaci Brytyjsko-Światowej Federacji lub Unii Ówczesnych Państw, po to, by nie doszło do jego rozpadu. Czyli chodziło nie o rząd światowy, lecz o rządy Brytyjczyków nad całym światem i odzyskanie kontroli nad zbuntowanymi koloniami, które otworzyły całkiem sprawne państwo, Stany Zjednoczone Ameryki. To pokazuje utopię tego całego projektu. A jeśli ktoś ma o sobie wysokie mniemanie, a wówczas Anglicy nie ukrywali swojego przekonania o wyższości nad każdym narodem świata, to dlaczego nie mierzyć wysoko, choćby w gwiazdy? Zawsze coś dobrego może z tego powstać. Lub użytecznego, no albo choć interesującego. Moim skromnym zdaniem to właśnie dzięki tej idei już po tak zwanej dekolonizacji Zjednoczone Królestwo działa w ramach struktury Commonwealthu, czyli wspólnoty narodów. Że to się jakoś powoli sypie, fakt, ale ile przetrwało, jak długo? I po całkowitym Brexicie kto wie, co się wydarzy. Dla krajów wspólnoty to wielka szansa i wielka niewiadoma. Ale wróćmy do Okrągłego Stołu. Do stworzenia tego ruchu przyczyniły się szczególnie dwie osoby. Cecil Rhodes, Rodezja pochodzi właśnie od jego nazwiska, oraz Lord Alfred Milner. Rhodes nie dożył sformalizowania ruchu. Zmarł w 1902 roku, ale cała koncepcja tej unii to było urzeczywistnienie jego idei. Rhodes był brytyjskim magnatem górniczym, politykiem, krezusem swoich czasów, jednym z najbogatszych ludzi na świecie, przekonanym o wyższości Anglików nad wszystkimi narodami. Nie był żadnym genialnym biznesmenem. Nie tyle tworzył, co zawłaszczał cudze pomysły. Milner zaś był dużym realistą oraz biurokratą i przy okazji socjalistą, choć na modę pruską, czyli bismarckowskiego socjalizmu państwowego. Tak, tak, chodzi na przykład o przywilej emerytur ze składek. A to, że dożywało tej emerytury niewielu, to już szczegół. Grunt, że państwo miało dodatkowe źródło dochodów. Warto wspomnieć w tym miejscu świetne narzędzie wpływu stosowane przez Rhodesa. To system stypendiów, który działał również po jego śmierci, przyznawanych wytypowanym młodym ludziom. Kończyli oni Oxford i pracowali na rzecz owej Unii, owej idei Unii. A w latach późniejszych byli politykami i urzędnikami, często wysoko w hierarchii władzy. Nawet po załamaniu się ruchu, gdy zdano sobie sprawę z utopijnego charakteru całej tej federacji, nadal wzajemnie się popierali i podążali względnie w tych samych kierunkach politycznych. W czasie I wojny światowej stypendyści Okrągłego Stołu wywierali wpływ na gabinet wojenny Lloyda George'a, zaś po jej zakończeniu na delegację brytyjską na konferencję pokojową 1919 roku, gdzie decydowano przecież o kształcie nowego powojennego świata. Jego ideę można również dostrzec w nowo utworzonej wówczas Lidze Narodów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że idea Unii zakładała powrót USA pod kuratelę ich wysokich mości, czyli monarchów brytyjskich. To było najprawdopodobniej najbardziej nierealne marzenie.
pokazała to zresztą historia. Amerykanie stworzyli w latach 20. XX wieku strategiczny czerwony plan wojenny na hipotetyczną wojnę USA, nawet wspólnie z Niemcami, z Wielką Brytanią. Był on aktualizowany jeszcze w latach 30., a wycofano się z niego dopiero w roku 1939 z powodu wybuchu kolejnej wojny. A co stało się z samym ruchem? Po I wojnie światowej jego zwolennicy doprowadzili do powstania Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Brytanii oraz Rady Stosunków Zagranicznych w USA, co oznacza, że uzyskały duże znaczenie w polityce międzynarodowej swoich państw. Pozostała również, jak już zauważyłem, cała idea Commonwealthu. A na zakończenie tej części chciałbym Ci powiedzieć, że Cecil Rhodes był m.in. członkiem Tajnej Rady Królewskiej. A Tajna Rada Wielkiej Brytanii, Tajna Rada jej lub jego majestatu, w zależności od tego, kto jest koronowanym władcą, to obecnie ciało doradcze monarchy Zjednoczonego Królestwa. Ale w przeszłości Tajna Rada była wpływowym organem władzy. Współcześnie wszystkie jej uprawnienia zostały scedowane na jedną z jej komisji, czyli gabinet. Gabinet był jedną z komisji Tajnej Rady, a gabinet to rząd. I przy okazji, słowo tajna oznacza osobista, a nie ukryta. Z tego też względu zwrot tajny radca utarł się jako historyczne określenie wysokich rangą urzędników na wielu dworach monarszych. A teraz przejdźmy do niesamowitej operacji prowokacyjnej ochranki. Już na samym początku zastrzegam, że istnieje kilka hipotez dotyczących powstania protokołów mędrców Syjonu. Ja jednak przedstawię tą, którą uważam za najbardziej prawdopodobną, gdyż najlepiej udokumentowaną. Zwracam jednak Twoją uwagę na to, iż dowody te mają charakter poszlakowy, gdyż pochodzą jedynie z różnych wspomnień. Zresztą wiele osób jeszcze w dniu dzisiejszym wierzy w prawdziwość tych protokołów. Ja nie. Zanim jednak o nich, chcę Ci tylko wskazać, że i w dzisiejszych czasach nagle pojawił się przedziwny dokument. Oto w listopadzie 2001 roku szwajcarscy policjanci, dokonując rewizji willi pewnego bankiera, ujawnili na miejscu tajemniczy projekt islamizacji Zachodu. Miał on powstać 20 lat wcześniej. Dokument ten opisuje strategię wprowadzania na ziemi władzy boskiej przy użyciu wszelkich niezbędnych środków, w tym propagandy i współpracy z bojownikami dżihadu. Nie będę go opisywał w dzisiejszej audycji, wskażę jedynie, iż czytając ten dokument mam wrażenie déjà vu. Tak to jest podobne do protokołów mędrców Syjonu. I u podstaw obu tych sążnistych opracowań leży sam strach. Strach przed obcym, przed nieznanym, przed kimś możliwie bardziej zdeterminowanym od nas samych. Oto w roku 1894 francuski oficer artylerii pochodzenia żydowskiego Alfred Dreyfus zostaje niesłusznie skazany na podstawie spreparowanych dowodów za zdradę na rzecz Niemiec. Po kilku latach zostanie oczyszczony z zarzutów i wróci z koszmarnego więzienia. Tutaj nie o to chodzi. Zostaje oskarżony i skazany, gdyż ma pochodzenie żydowskie, a jest to czas, gdy we Francji przeważa strach przed syjonizmem jako ideologią, która w końcu doprowadziła przecież do powstania państwa Izraela. Skąd się on bierze? No cóż, nastroje antysemickie w tym czasie nie są niczym niezwykłym we Francji. Żydowscy bankierzy i kapitaliści są potęgą finansową. Do tego w 1885 roku pada Union Générale, instytucja finansowa powiązana z kościołem katolickim, która miała zająć miejsce finansjery żydowskiej. Rok później ukazuje się niezwykle popularna publikacja. Publicysta francuski Edouard Drumont publikuje Żydowską Francję. Opisuje w niej swój kraj jako zagrożony przez powszechny spisek żydowski mający na celu przejęcie rządów i uczynienie z Francji kraju żydowskiego. Tutaj na chwilę przerywam i zwracam Twą uwagę na podobieństwo tamtych i naszych obecnych czasów. To jest cały czas ten sam strach. W roku 1950 pojawiło się opracowanie Nasza walka z Żydami, której autor oskarżył Żydów o tworzenie społeczeństwa dekadencyjnego, za pośrednictwem którego, teraz uważaj, Zachód dominuje nad światem muzułmańskim. Autorem był Said Kutub, filozof, dziennikarz i poeta, a jakże, oraz jeden z głównych ideologów Bractwa Muzułmańskiego. Powtórzę Ci raz jeszcze, to jest ten sam strach. Po co?
We Francji wybucha antysemityzm, afera Dreyfusa, a w 1903 roku w petersburskiej gazecie Rosyjski Sztandar publikowany jest 10-częściowy tekst Żydowski program podboju świata. Dwa lata później, po rewolucji 1905 roku, a więc nieprzypadkowo, gdyż wówczas m.in. Czarna Sotnia zrzuca winę za rewolucję na międzynarodowy spisek żydowski. Wówczas pojawia się książka Protokoły mędrców Syjonu, w której powyższy tekst zostaje zredagowany i przetłumaczony na inne języki. Do dnia dzisiejszego zresztą, stanowiąc pożywkę dla wiecznie szukających tych onych, co to winni są temu, że jest źle. W poprzednich audycjach poznałeś dość dobrze Piotra Raczkowskiego, więc nie będę ci ponownie o nim opowiadał. W sumie to nie jestem dziś pewien, czy był on jednym z najtęższych mózgów ochranki, czy jedynie niezłym spryciarzem, dość dobrym w swoim szpiegowsko-ochraniackim fachu. Faktem pozostaje, że w interesującym nas czasie za jego szefowania agenturze zagranicznej ochranka rozdmuchuje psychozę terrorystycznego zagrożenia zamachami anarchistów. Prowokacje doprowadzają do zorganizowania w Rzymie w 1898 roku Międzynarodowej Konferencji Przedstawicieli Instytucji Prawa i Porządku. Przyjmuje się na niej, iż instytucje centralne każdego kraju odpowiedzialne za inwigilację anarchistów nawiążą ze sobą bezpośrednie kontakty w celu wymiany wszelkich stosownych informacji. W polskich środowiskach emigracyjnych działa człowiek Raczkowskiego akredytowany przy ambasadzie w Paryżu, radca Ministerstwa Finansów Imperium Rosyjskiego Gabriel Kamieński. Organizuje on grupę fałszerzy rosyjskich banknotów i papierów wartościowych, które następnie denuncjuje francuskiej policji. Dzięki takim działaniom Polacy postrzegani są jako wichrzyciele i kryminaliści. I jak zapewne pamiętasz z poprzedniej audycji, jako socjaliści i rewolucjoniści wichrzyciele porządku społecznego. Taki wizerunek Polaków wdrukowano skutecznie w umysły społeczeństw zachodnich już pod koniec XIX wieku. Do tego stereotypu dodano także olbrzymie pijaństwo dorównujące irlandzkiemu. To też jest stereotyp. Polskie Zgromadzenie Emigracyjne w Zurychu wydało nawet w 1874 roku specjalną broszurę w języku niemieckim zatytułowaną Gang fałszerzy polskich oraz agenci służb rosyjskich. Demaskowano w niej rolę ochranki i podkreślano, że jedynym głównym i rzeczywistym inicjatorem wszystkich od 1864 roku do czasów ostatnich podjętych przez Polaków w Anglii, Francji, Belgii i Szwajcarii prób fałszerstw był rząd rosyjski, który od początku do końca występował w roli prowokatora i dostawcy pieniędzy. Przypominam, że prowokacji nauczyli ochrankę i Niemcy, Wilhelm Stieber, i Francuzi, Louis Andrieux, ale Rosjanie to ludzie utalentowani w tym zakresie. Podpułkownik żandarmów Grigorij Sudiejkin wypracował własne metody. Uważał, że policja musi z czegoś żyć, dlatego nie likwidował całkowicie rozpracowywanych organizacji rewolucyjnych. W miejsce działań krótkoterminowych, aresztu, zsyłki lub kaźni, preferował postępowania długofalowe. Demoralizację, korupcję, zdradę, sianie nieufności i rozkładanie opozycji od wewnątrz, co nazywał oddziaływaniem aktywnym. Dziś Rosja stosuje środki aktywne. Sudiejkin pisał, że oddziaływanie to powinno obejmować wzniecanie przy pomocy specjalnych czynnych agentów, sporów i kłótni między różnymi grupami rewolucyjnymi, rozpowszechnianie fałszywych pogłosek, przygnębiających i terroryzujących rewolucjonistów, rzucanie przy pomocy tychże agentów, a czasem za pomocą zaproszeń do biura policji lub krótkotrwałych uwięzień, oskarżeń na najniebezpieczniejszych rewolucjonistów o szpiegostwo. Jednocześnie zaś dyskredytowanie proklamacji rewolucyjnych i różnych organów prasy przez przypisywanie im charakteru roboty agenturowej prowokacyjnej. Zwerbowanym Sudiejkin płacił nawet jeśli nie mówili prawdy, uważając, że człowiek szybko przyzwyczaja się do łatwych pieniędzy, a widmo utraty policyjnych honorariów może skłonić zarówno do poszukiwania informacji, jak i szczerych wyznań. Świeżo zwerbowanych wykorzystywał zaś do szerzenia dezinformacji. Zaś Piotr Raczkowski był nieodrodnym uczniem Sudiejkina i byłym członkiem świętej drużyny oraz wieloletnim kierownikiem paryskiej agentury zagranicznej. Prowokacja goniła prowokację, a jedna z nich przerosła wszystkie inne. W znacznej swojej części protokoły mędrców Syjonu są plagiatem. Przede wszystkim broszury Dialogi w piekle między Machiavellim a Montesquieuszem, opublikowanej przez francuskiego satyryka Maurice'a Joliego w 1864 roku w Brukseli. I mimo iż w tekście w ogóle nie pojawiają się Żydzi, to z 2560 wierszy oryginału 1040 zostało splagiatowanych bez żadnej zmiany. A wreszcie dokonano różnego rodzaju zmian. Jakich? Oto pierwszy z brzegu. Tekst oryginalny mówi o istniejącym we Francji porządku politycznym, zaś protokoły mówią o porządku projektowanym.
Sam Jolie zresztą zaczerpnął znaczną część swojej broszury z powieści Eugène Sue, Ludzkie tajemnice, gdzie spiskowcami są jezuici, co oczywiste, Żydzi się nie pojawiają. Kolejnym źródłem protokołów jest powieść Hermana Goetze, Biarritz. Opublikował ją pod pseudonimem Sir John Radcliffe. Przy okazji, autor był tajnym agentem pruskiej tajnej policji, a jego książka została opublikowana w Rosji już w 1872 roku. W powieści tej opisał tajną rabinistyczną radę, kabałę, która co 100 lat spotyka się i dyskutuje o postępach planu zdobycia władzy nad światem oraz planuje dalsze kroki. Również dzisiaj to znamy, choć te wszystkie super tajne organizacje spotykają się znacznie częściej, o czym nie omieszkają nas informować dziennikarze i pisarze, działający poza głównym nurtem, manipulując naszą wyobraźnią i naszą percepcją. Sam pomysł tych spotkań Goetze zaczerpnął z książki Aleksandra Dumas, Józef Balsamo. Piotr Raczkowski w 1892 roku publikuje w Paryżu książkę Anarchizm i nihilizm, pod pseudonimem oczywiście, gdzie promuje tezę, iż od czasów rewolucji francuskiej Żydzi opanowali znaczną część Europy, a na drodze do zawładnięcia światem stoi im tylko twierdza moskiewska, czyli Imperium Carskie. Postanawia również zwiększyć siłę rażenia, czyli zwiększyć wydźwięk tej propagandy i na jego polecenie Matwiej Gołowiński splagiatuje powyższe teksty, usunie nazwiska Machiavellego i Monteskiusza w roli spiskowców, obsadzi Żydów, a wszystkie odniesienia do oszukanego społeczeństwa francuskiego zastąpi odniesieniami do Gojów. I tak prowokacja ta święci triumfy już ponad 100 lat. I jak już pokazałem Ci wcześniej, jest modyfikowana. Skąd ta pewność? Od ciekawostka na sam koniec. Ocalało archiwum prywatne Henri Binta. Sporo o nim mówiłem w audycjach poświęconych agenturze zagranicznej. W 1917 roku Bint przyjmował tam Siergieja Swatikowa, któremu rząd tymczasowy Kierańskiego zlecił reorganizację agentury zagranicznej. Bint poinformował Swatikowa, iż autorem protokołów był Mafie Gołowiński, pochodzący ze zubożałej rodziny arystokratycznej, czynnie od pokoleń angażującej się w działalność antycarską. To Polak. Jego ojciec został wcielony do wojska carskiego, gdzie zmarł w 1875 roku, pozostawiając 10-letniego syna pod opieką matki i guwernantki. Ta nauczyła go płynnie mówić i pisać po francusku. Zaś gdy stał się dorosły, wbrew rodzinnej tradycji nawiązał kontakt ze świętą drużyną, pracował nawet w departamencie prasowym carskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak żeby inaczej mogło być w naszej opowieści. Gdy przeniósł się do Paryża, to zatrudnił go Piotr Raczkowski. W 1925 roku Swatikow kupił całe archiwum Binta i przekazał je do Pragi w Czechach, gdzie znalazły się w prywatnych zasobach archiwów rosyjskich za granicą. W 1946 roku zbiory te przejął rząd radziecki i wywiózł do Leningradu. Archiwów pozostało utajnione aż do 1992 roku, kiedy ujawnił je Michał Lipiechin, historyk zajmujący się dziejami Rosji z chyłku XIX i początków XX wieku, pracownik Biblioteki Rosyjskiej Akademii. Współautorstwo Gołowińskiego nie ulegało wątpliwości także dla księżnej Katarzyny Zrzewuskich-Radziwiłłowej, znanej i popularnej w tamtych czasach pisarki i publicystki. A jakże? Twierdziła ona, że Gołowiński prezentował jej gościom w jej paryskim salonie manuskrypt protokołów. Miał on być sporządzony rozmaitymi charakterami pisma, co autor tłumaczył, że pisał je razem z Raczkowskim oraz z Iwanem Manasiewiczem i Ilią Fadiejewiczem Zionem, znanym pod pseudonimem Elie de Sion. Od 1887 roku Zion był agentem finansowym w Paryżu. Oficjalnie był urzędnikiem do zadań specjalnych czwartej klasy przy ministrze finansów. Wkrótce otrzymał stopień faktycznego radcy stanu. To była już czwarta klasa odpowiadająca randze generała dywizji. Iwan Fiedorowicz Manasewicz Manuilow od 1890 roku był pracownikiem ochranki, a podczas wyjazdów zagranicznych był łącznikiem tajnej policji i agentów w Paryżu i Rzymie. Jako dziennikarz, a jakże, był pracownikiem Raczkowskiego. W latach 1902-1903 był agentem wpływów w prasie paryskiej oraz pośrednikiem pomiędzy rządem rosyjskim a francuskimi wydawcami. W 1904 roku współtworzył i kierował Biurem Śledzenia Międzynarodowego Szpiegostwa w ramach DEPO, czyli Departamentu Policji, i zajmował się kontrwywiadem na terenie całego Imperium Rosyjskiego. Przeprowadził szereg udanych działań, m.in. przeciwdziałając Japonii podczas wojny rosyjsko-japońskiej, o której zresztą opowiemy sobie w przyszłości, gdyż jest ona bardzo ważna i jednocześnie niemal nieznana. A była to wojna przedpierwszoświatowa ze wszystkimi tego konsekwencjami, także tymi związanymi z ruchem strzeleckim Piłsudskiego.
Manasewiczowi udało się wówczas przechwycić niektóre listy Motohira Akashiego, japońskiego generała, który podczas tej wojny organizował dostawy broni dla separatystów fińskich i kaukaskich. Nie udało się tego zrobić z organizacją bojową Piłsudskiego, podobno. Manasewicz również jako pierwszy ogłosił drukiem okoliczności zamordowania przez rewolucjonistów tajnego agenta Gapona lub Hapona, którego zresztą bardzo dobrze znał. O tym też sobie opowiemy. Za tezą o współpracy ochranki przy sporządzaniu protokołów wypowiedział się również Władimir Burcew, opierając się na sobie znanych dowodach ze śledztw w sprawie tajnych agentów ochranki. Na dziś byłoby to na tyle. Praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Także ta związana ze strategicznym zarządzaniem percepcją i wojną informacyjną. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już dobrze o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I mam ogromną prośbę. Polecaj OSS okiem służb specjalnych wszystkim swoim znajomym. Mów im o tym podcaście, pisz im o tym podcaście. Tylko tak dotrze on do wszystkich zainteresowanych osób. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia, szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!